Procent bardzo mnie zdziwiło, bo myślałam, że będzie dużo mniejsze spożycie owoców, więc cieszę się, że coraz więcej ludzi wie, że to jest wartościowy i bardzo odżywczy owoc. Zatytułowałam prezentację Tajemnica Długowieczności. Mam nadzieję, że troszeczkę Państwu też o tym zdążę powiedzieć. Ale myślę, że najlepiej jak zacznę historię róży od historii mojego dziadka. Czyli musimy cofnąć się do lat 60. ubiegłego wieku, gdy miał 30 parę lat i zachorował na szkorbut. Szkorbut, czyli chorobę spowodowaną niedoborem witaminy C, która u niego objawiała się krwawieniem dzioseł, częstymi infekcjami, słabą odpornością organizmu, zmęczeniem, znużeniem, brakiem energii. Pamiętajcie proszę, że to były lata 60. ubiegłego wieku, więc wtedy troszeczkę świat wyglądał inaczej niż teraz. Nie było internetu, nie było takiego dostępu do informacji, do wiedzy. Witamina C też wtedy była niedawno co odkryta i wynaleziona, też nie było tyle badań na ten temat. No i on, chory na ten szkorbut, zaczął szukać pomocy u lekarzy, zaczęto go leczyć syntetyczną witaminą C. Wtedy były takie tabletki, bo z tego co mi opowiadał, po 50-100 mg syntetycznej witaminy C w tabletce. Niestety mu nie pomagały w żaden sposób, więc zaczęto go leczyć wlewami dożylnymi z witaminy C, które też miały bardzo krótki efekt działania. Cały czas mu krwawiły dziąsła, cały czas miał problemy z takim codziennym funkcjonowaniem, bo po prostu był cały czas chory. Miał dwójkę małych dzieci na utrzymaniu, no i musiał sobie z tym jakoś poradzić, więc jeden z lekarzy wtedy zaproponował mu, żeby zainteresował się owocami róży, ponieważ słyszał, że są jakieś badania w Polsce robione na ten temat. Jest to potencjalny owoc bogaty w witaminę C. Mój dziadek poszedł do Biblioteki Narodowej, gdzie znalazł badania właśnie polskich profesorów ze SGGW i z IBL-u, czyli Instytutu Badań Leśnictwa, właśnie na temat owoców róży. Wtedy oni mieli taką wizję, żeby przy każdej wsi była mała plantacja róży, z której można pozyskiwać właśnie owoce na potrzeby przetwórstwa wysokowitaminowych. Tutaj od razu jeszcze wtrącę, tutaj macie Państwo do spróbowania produkt, z kolagenem, kolagen z owocami róży. Później troszeczkę więcej powiem, ale żebyście wiedzieli, co pijecie. Więc poszedł, znalazł te badania, miał przyjemność jeszcze wtedy skontaktować się z tymi profesorami, którzy mu przekazali troszeczkę wiedzy, bardzo zarazili go wielkim entuzjazmem do owoców róży i przekazali mu przepis na nektar z owoców róży. On ten nektar zrobił, po dwóch tygodniach codziennego, regularnego, trzy razy dziennie picia tego nektaru, pierwszy raz w życiu przestał mu krwawić dziosła. Był to dla niego taki znak, że rzeczywiście te owoce róży pomagają, są wartościowe i warto się tym zająć bardziej długoterminowo. Więc zaczął ten sok spożywać. To była pierwsza zima, którą przeżył bez ciągłych chorób, ciągłych infekcji, w lepszym zdrowiu i energii. No i tak się zaczęła ta przygoda, ponieważ w kolejnych latach zrobił tego nektaru więcej dla dzieci, dla babci, dla znajomych, dalszej rodziny. I tak powoli, powoli to zainteresowanie na tyle się rozprzestrzeniało o owocach róży, że postanowił kupić działkę pod Warszawą 4 hektary. Bo ja z moją babcią ostatnio rozmawiałam, do tej pory nie możemy wybaczyć, że zamiast samochodu kupił ziemię rolną. Ale no, tak było, zaczął tam te owoce zbierać, przetwarzać weekendowo i dopiero po paru latach, w 79 roku, założył oficjalnie firmę, bo ponieważ to zapotrzebowanie już było na tyle duże, że postanowił przestać pracować w pełnoetatowej mobilnej firmie i się tym zająć na cały etat, może tak powiedzieć. Teraz mamy plantację róży owocowej w Lądku Zdroju. Jest ona certyfikowana ekologicznie, gdzie zbieramy i płatki, i owoce róży. Poza nami w tej gminie płockiej jest jeszcze paru plantatorów, którzy też zbierają właśnie i płatki, i owoce róży. Zbiór jest ręczny, więc wymaga dużo pracy i organizacji, ponieważ każdy owoc trzeba zebrać i oszukułkować, więc żebyśmy mieli sam jakby owoc bez tych szybkołek dodatkowych. I te owoce transportujemy później do naszego zakładu przetwarzaczego koło Warszawy, pod Warszawą, gdzie przetwarzamy je na soki i konfitury. I teraz muszę Państwu powiedzieć, właśnie tak jak rozmawiałam jeszcze tutaj przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania, wszyscy owoce róży kojarzą głównie z witaminą C. I to jest bardzo poprawne skojarzenie, bo rzeczywiście tej witaminy C w owocach róży jest mnóstwo. Ale nie tylko, bo
Instytut Medyczny w Lublinie przebadał owoce róży ekologiczne z naszej plantacji parę lat temu i znalazł tam ponad 130 substancji aktywnych. Te badania są dostępne w sieci, ja też mogę je wysłać. Natomiast takie najważniejsze substancje, które są w owocach róży, które są wyjątkowe dla owoców róży, to jest likopen, flavonoidy, KOKO, czyli galaktolipid, który ma szwedzkie badania, że pomaga bardzo przy bólach stawu i zmniejsza spożycie w ogóle leków przeciwbólowych. Kwercetyna, karotenoidy, związki fenolowe, w tym głównie kwas elagowy, który jest też o tyle ważną substancją, że ma działanie antymutagenne i antykancerogenne. I w porównaniu to były takie badania ekstraktu z owoców róży, soku z wiśni i zielonej herbaty. Owoce róży miały znacznie wyższy poziom kwasu elagowego w porównaniu do tych innych substancji. Jest to bardzo też silny antyoksydant. No i jest tam też cała masa innych witamin i substancji mineralnych. I jeżeli chodzi o owoce róże, nie są one dostępne w takiej sprzedaży bezpośredniej, żeby można było sobie owoce róży kupić i zjeść po prostu. Też jeszcze jak cofnę tutaj to zdjęcie, to na pewno widzicie, że tutaj jest mnóstwo pestek, włosków. No nie jest to owoc, który można sobie zjeść tak jak jabłko, gruszkę, śliwkę, cokolwiek. Dlatego musi być dostarczony konsumentom w postaci przetworzonej. Z owoców róży można robić albo suszę, czyli różne herbatki, suszone owoce, albo właśnie sok z owoców róży. I jest to jedna z najpopularniejszych form spożycia owoców róży ze względu na to, że przy zachowaniu odpowiedniej technologii można zachować dużą zawartość nienaturalnej witaminy C w soku. Też jest bardzo ważne, żebyście zwrócili uwagę, jak szukacie produktów z róży, żeby zobaczyć właśnie oznaczenie na opakowaniu, czy tam jest ta naturalna witamina C, czy nie. Ponieważ często witamina C jest bardzo wrażliwą witaminą, bardzo łatwo się utlenia, jest bardzo nieodporna na procesy termiczne. Też przy pasteryzacji jej się bardzo dużo wytraca i w momencie, kiedy technologia właśnie przetwarzania tych owoców jest zbyt agresywna, jeżeli tak to mogę nazwać, no to po prostu tą witaminę C w całości wytracamy, ona tutaj nie daje nam pola popisu do jakichś błędów technologicznych. Więc jeżeli na opakowaniu jest napisana zawartość witaminy C i w składnikach nie jest ona w żaden sposób dodana, no to jest taki znak, że te wszystkie inne substancje też w tym soku powinny się znajdować, ponieważ witamina C jest najbardziej wrażliwą substancją. Tutaj na tej tabelce możecie porównać zawartość witaminy C w 100 gramach różnych owoców, ponieważ mówi się, że witaminy C jest dużo w... No już każdy wie, że w cukrynie nie jest jej dużo, więc to już mam nadzieję, że ten mit jest pokonany. Ale mówi się, że jest dużo w czarnej porzece, w nadce pietruszki. Oczywiście te ilości są znacznie wyższe niż właśnie w porównaniu do cytryny. Natomiast jeżeli się to porówna do owoców róży odmiany rozarugoza, no to nadal to jest 150-280 mg do 840 właśnie w owocach róży. Mogę dla przykładu powiedzieć, że nam w soku udaje się zachować 450 mg w 100 ml soku już po procesie pasteryzacji w finalnym produkcie, więc to jest około połowa tej litery. Owoce róży. Róże to są dwa plony, tak? Owoce róży, czyli ten produkt z witaminą C dla zdrowia oraz płatki róży, czyli produkt, który na pewno kojarzycie z pączków, z płatkami róży, herbaty z konfiturą różaną. Więc mamy na plantacji zawsze dwa zbiory. Płatki zbiera się też ręcznie, świeże. Trzeba je przetworzyć w ciągu 2 dni od momentu zebrania, ponieważ inaczej już zachodzą procesy zepsucia się, tak? Więc myślę, że płatki przerabiamy na konfiturę z płatków róży. Też to jest najbardziej popularne. Można też płatki suszyć oczywiście, ale konfitura, płatki używane z cukrem to są takie najbardziej popularne przetwory z płatków róży. Z takich ciekawostek bardzo często dostajemy pytanie, ponieważ w składnikach mamy cukier, płatki róży 19% i kwas cytrynowy. Nie ma tam żadnych aromatów dodatkowych, żadnych barwników, ale często dostajemy pytanie, dlaczego jest tylko 19% płatków róży, a aż tyle cukru. Jest tak dlatego, że składniki podaje się wagowo w składzie produktu, tak? Czyli wagowo 19%, trzeba pamiętać, że płatki róży są bardzo lekkie, więc 19% wagowo, objętościowo to są te wszystkie płatki, co widać na zdjęciu, składają się na jeden słoiczek konfitury. Więc objętościowo jest to ich multum,
Natomiast wagowo rzeczywiście cukier jest dużo cięższy niż płatki i tutaj musi być w pierwszej pozycji w składzie. Nie wiem, czy to ruszy. To jest taki malutki film z plantacji, nagrany wiosną jeszcze jak pszczoły latają. My mamy plantację ekologiczną, więc też bardzo często kontaktują się z nami pszczelarze, czy nie mogą nam uli poustawiać dookoła. Niestety płatki róży, co się róża nie jest miododajna, jest pyłków, jakby pszczoły pyłek zbierają, więc pyłek różany jest dostępny, natomiast miód różany nie ma takiej możliwości, żeby zrobiły. I jeszcze teraz przechodząc do tego produktu, który próbowaliście, ponieważ sok z róży ciężko nam jest przekonać konsumentów do jego spożycia takiego bezpośredniego, więc staramy się go troszeczkę ukryć pod innymi postaciami w produktach. Między innymi dlatego ostatnio zrobiliśmy połączenie z kolagenem, czyli witamina C z soku z róży jest odpowiedzialna za produkcję kolagenu, czyli skóra, zdrowe stawy, tak, jest niezbędna do produkcji kolagenu w organizmie. Dodaliśmy do tego jeszcze kolagen, hydrolizat kolagenu rybiego, żeby właśnie ten kolagen uzupełnić. I czym się szczycimy, że w tym produkcie, który próbowaliście, mam nadzieję, że wam smakował, na pewno nie był odpychający ze względu na kolagen, bo przeważnie kolagen, jak się sam próbuje zjeść, no to on, jeżeli nie ma żadnych aromatów dodanych, ani substancji innych zapachowych czy smakowych, no to jest dosyć nieprzyjemny w spożyciu. Natomiast nam udało się właśnie tym sokiem z róży i sokiem z granatu tak dobrać to połączenie smakowe, żeby był przyjemny, a bez żadnego dodatku, ani tam nie ma żadnego słodzika, ani cukru, ani właśnie żadnych aromatów. Więc ten sok z róży, wartościowy bardzo owoc, próbujemy w innych produktach przemycić ludziom. A jako składnik długowieczności powiem wam taką anegdotę. Mój dziadek dzisiaj ma 93 lata, miał 2 tygodnie temu 93 urodziny. Sok z róży pije 3 razy dziennie po szklance rano, w południe, wieczorem, ponieważ witamina C jest rozpuszczalna w wodzie, wypłukiwana z organizmu, więc też trzeba lepiej częściej dostarczać, a mniejszej ilości niż raz za dużą ilość, ponieważ jej nadmiar po prostu się wypłucze z organizmu. Więc on codziennie od tych lat swoich 30, od 30 roku życia tą różę pije codziennie. Na 93 lata jest w świetnej formie. To pierwsze zdjęcie, które było wyświetlone, było robione 2 lata temu, czyli jak miał 91 lat. Każdy mu daje maksimum 80, to jest w ogóle maks. Jest w świetnej kondycji, więc to też jest dla mnie taki wskaźnik, że rzeczywiście w tych owocach róży jest bogactwo substancji odżywczych, które warto do codziennej diety dodać. Tak. Dziękuję bardzo.